Słuchajcie, witajcie w następnej ale degustacji. I mamy następne piwo. Od Petrusa. Tradycyjny dubel. I ma 7%. Gdzież to jest? Skład. Woda, słód jęczmienny, cukier i chmiel. I jest uważony i butelkowany przez browar de Brandere Bavikhof, Belgia. Na czarnym kapslu jest Petrus, tak jak i na etykiecie. No nic więcej nie wiemy, bo nie piszą. A chyba na pudełku pisało, że 6 różnych słodów użyli, ale jakie, no to już nie wymienili. No słodowość, taka palone słody. Taką słodycz czuć. Karmelowość. Przyjemnie. No to nalejmy. Tak trochę bardziej agresywnie. No i jak to wygląda? No wygląda, że jest tak. Mam takie fajne przewężenie i widzę, że jest to taki kolor bardziej bursztynowy. Tutaj góra już jest bardziej ciemna, taka brązowa, nieprzejrzysta, ale z takimi rubinowymi akcentami. Natomiast tutaj, jak jest mniej piwa, jest bursztynowe po prostu, jest taki ciemny bursztyn. Piana taka beżowa jest, nie jest zbyt duża, średnie bąble są. Ucieka, jak widać. Spróbujmy, co tam jest. No tak, rzeczywiście jest dużo karmelu. Taki słodki aromat. Cukierkowy taki właśnie, cukier czuć. Może nawet bym powiedział, że taki cukier trzcinowy. Taki brązowy cukier. Zdecydowanie są nuty palone, takiej spalonej skórki od chleba. No, dosyć przyjemnie. Natomiast ciało jest dosyć wytrawne. Piwo jest wytrawne. Jest odrobina słodowości, ale zdecydowanie przeważają nuty palone, czekoladowe, ale zdecydowanie palone, taki właśnie spalony spód od ciasta, może nawet nie, spalony skórka od Grahama. To jest chyba najbliższe. Tak, taki żytni chleb, ciemny i jeszcze spalona skórka. To jest to. Jest goryczka, jest chmielowość. Nieduża, ale są. Ale taka chmielowość jest ziołowa, trawiasta. No i oczywiście do goryczki jeszcze dochodzą elementy właśnie tej paloności. Odrobinę alkoholu czuć. Rozgrzewa. Ale tak, no, piwo jest dosyć pijalne, bo nie jest słodkie. I to jest tak, że ta
pierwsze wrażenie jest takie, że jest właśnie ta spalona skórka od Grahama, a później ona przechodzi w taką czekoladowość, taką ciemną czekoladę. Całkiem przyjemnie. Ale piwo w samo sobie wydaje się lekkie, bo nie jest słodkie. Całkiem spore nasycenie jest. Ale to jest ciekawe. To jest ciekawe, nie przeszkadza. Zresztą w większości piw belgijskich jest bardzo wysokie nasycenie. Natomiast piwo pozostawia takie uczucie niedosytu. No bo tak, mamy fajną tą goryczkę, mamy fajną tą paloność. Natomiast nic więcej. Człowiek by sobie pomyślał, że o, jakieś owoce, jakieś no, słodowość odrobinę, coś. Nie ma. Także jest przyjemne, jest pijalne. Mimo 7%. Natomiast gazowany bardzo. Ale gazowanie jest właśnie takie bardzo drobno pęcherzykowe, jakby to powiedział. No. Także nie czuć takich no, ordynarnego nagazowania jak w orężadzie. Masz wciśnięty ten CO2 i tyle. Jest bardzo przyjemne. No i jest odrobinę tych nut takich owocowych, suszonych owoców, ale niedużo. Także właśnie pozostawia niedosyt. Mimo wszystko jest dosyć pijane i ciekawe. Natomiast no nie jest najlepsze na świecie. Ale jak spotkacie w Lidlu, to czemu nie kupić, no, spróbować, prawda? Nie spróbujecie, nie będziecie wiedzieć. No. Może wam się akurat bardziej spodoba niż mnie. Ja to tak trochę z rezerwą podchodzę. Natomiast nie mówię, że jest to złe piwo. Całkiem ciekawe. Napiszcie, co myślicie o tym. Na pewno mogliście to spotkać w Lidlu. Mam nadzieję, że spodobał wam się materiał. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No i na zdrowie!